Po południu zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej. Chodzi o sytuacje, w których duże sieci handlowe zmuszają dostawców do obniżenia cen produktów i nakładają na nich inne, dodatkowe opłaty. Poseł Robert Telus, wiceszef Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podkreśla, że rolnicy od wielu lat wskazywali na problem wykorzystywania przez producentów. Te właśnie duże korporacje, typu właśnie supermarkety, narzucają rolnikom ceny i rolnicy ze względu na to, że i tak muszą swoje produkty sprzedać w odpowiednim czasie, muszą się na to godzić. To jest wykorzystywanie. Do tego dochodzą różne półkowe, które muszą płacić do danego supermarketu i trzeba było znaleźć mechanizm, który zabezpieczy jakby te umowy przed wykorzystywaniem rolników. Ta ustawa zabezpiecza rolników przed tym, żeby byli wykorzystywane, bo supermarkety, firmy skupujące mają możliwość wykorzystywania rolników w ten sposób. Ta ustawa przynajmniej w jakimś stopniu to zabezpieczy. Dzięki nowym przepisom prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł karać sieci za takie praktyki. Wysokość grzywny może sięgnąć nawet 3% obrotów firmy. Nowe regulacje mają obowiązywać po 6 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Radio kończy. Kolejna debata o Polsce nie ma sensu, ocenia poseł PiSu Dominik Tarczyński. O 15 w Parlamencie Europejskim w Brukseli ma się rozpocząć druga w tym roku dyskusja o sytuacji w naszym kraju. Debata ma się koncentrować na kryzysie wokół Trybunału Konstytucyjnego, a także m.in. sytuacji mediów publicznych, ustawie o policji, czy planach zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Przeprowadzenia dyskusji domagali się przedstawiciele frakcji chadeków, do których należą PO i PSL, socjalistów, do których należy SLD oraz liberałowie zieloni i komuniści. Poseł Dominik Tarczyński z Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej mówi, że dziś w Parlamencie Europejskim nic wielkiego się nie wydarzy. Kolejna debata, kolejna rozmowa, które już były, więc...